Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem Państwu pokazać wyjazd, trasę z naszego placu manewrowego. Chciałbym podkreślić jeden z naszych atutów Szkoły Jazdy Kursant, czyli plac manewrowy bardzo blisko środka egzaminacyjnego, w strefie egzaminacyjnej, więc tutaj jazdy ewentualne przed egzaminem państwowym są bardzo istotne i możliwość w krótkim czasie dojechania z placu egzaminacyjnego do ośrodka egzaminacyjnego jest bardzo istotna, więc tutaj tą trasę liczymy w granicach 7 minut od wyjazdu z naszego placu do ośrodka egzaminacyjnego, więc teraz króciutka, że tak powiem, przejażdżka z naszego placyku w kierunku ośrodka egzaminacyjnego przez strefę oczywiście egzaminacyjną. Obecnie tutaj trenują nasze pojazdy w kategorii C, E do C. My tutaj wyjeżdżamy z naszego placyku. Na tej ulicy często egzaminatorzy wykonują hamowanie awaryjne. Jest to mało uczęszczana droga, boczna droga. Plac znajduje się na terenie Chemii. Mamy plac na własność, nie podnajmujemy. Jest ten plac przeznaczony tylko dla naszych kursantów. Nasi kursanci mają również możliwość jazdy swoimi prywatnymi pojazdami. Więc kursant, który jest w trakcie kursu, ewentualnie po kursie, ma możliwość przyjechania z jakąś osobą dorosłą, która ma prawo jazdy. Można sobie tutaj potrenować jakiś układ parkowania, czy jazdę pasem ruchu do przodu, do tyłu. Przecież jesteśmy na ulicy Buforowej. Jak widać, tutaj mamy po drodze pewne charakterystyczne punkty, jak właśnie ten cmentarz, który minęliśmy, ten wiadukt wąski, który minęliśmy. Obecnie jedziemy sobie ulicą Dwujezdniową w kierunku ośrodka egzaminacyjnego. Tak naprawdę przejeżdżamy przez dwa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, skręcamy w prawo w ulicę Armii Krajowej i dojeżdżamy do ulicy Łagiewnickiej. Jest to krótki odcinek, bardzo ważne, żeby ten plac danej szkoły jazdy znajdował się blisko ośrodka egzaminacyjnego, co pozwala, jak wcześniej wspominałem, na krótką rozgrzewkę przed egzaminem, żeby sobie jeszcze przypomnieć jazdę pasem ruchu, obsługę, tak żeby ten egzamin był zrealizowany bez problemów. Taka rozgrzewka jest bardzo istotna, uważam. Część instruktorów wypowiada się, że jazda w dniu egzaminu nie powinna się odbywać, w związku z tym, że dodatkowo stresuje kursantów. Ja uważam, że to jest zupełnie indywidualna sprawa, uzależniona od danej osoby, ale jakbyśmy statystycznie mogli tutaj przyjąć opcję taką, czy jesteśmy za jazdami przed egzaminem państwowym w dniu egzaminu, czy jednak nie. Ja osobiście jestem zwolennikiem jazdy takiej rozgrzewkowej. Jeszcze kilka przypomnienia i kilku informacji bardzo istotnych dla kursanta odnośnie realizowania pewnych elementów na egzaminie. To zostaje gdzieś w głowie, tym bardziej właśnie jeszcze jakaś rozgrzewka, jakieś parkowanie, zatrzymanie na polecenie. To na pewno ułatwi i pomoże zdać egzamin. Właśnie zbliżamy się do ulicy Armii Krajowej. Z ulicy Barckiej skręcamy w prawo i za chwileczkę będziemy już mieli ośrodek egzaminacyjny. Kiedyś wjazd do tego ośrodka egzaminacyjnego był od ulicy Ziembickiej. Teraz od tej ulicy Ziembickiej wjeżdżają tylko kategoria C, D, E do C. Więc w związku z tym, że od ulicy Łagiewnickiej jest wąski wjazd i tam żaden pojazd tego gabarytu nie jest w stanie po prostu wjechać, więc tutaj
alternatywą wjazdu od strony Łagiewnickiej jest właśnie Ziębicka. Jak widzimy, to jest duże skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej z ulicą Barcką. Bezkolizyjne. No, jest problem w momencie, kiedy zostanie wyłączona sygnalizacja, bo tutaj naprawdę kierowcy często nie wiedzą, jak pokonać to skrzyżowanie. No, już dużym problemem będzie, kiedy stanie się to na egzaminie państwowym. No, jak widzimy, tutaj już pomalutku będziemy zbliżać się do ośrodka egzaminacyjnego. No i tutaj już można sobie spojrzeć właśnie po prawej stronie. Widać ośrodek egzaminacyjny, na którym też odbywa się egzamin kategorii A tutaj z tej strony. Znak informuje nas, że jest skrzyżowanie. Wykonamy sobie skręt w prawo. Tutaj, jak widać, chwilowo zmieniono organizację ruchu. O, tutaj, jak wcześniej wspomniałem, na którymś z filmów bardzo uważa trzeba na ścieżkę dla rowerzystów, ale pokażę tutaj ten moment. O, jest zmiana organizacji ruchu i ten odcinek był odcinkiem jednokierunkowym, ale został przekształcony na drogę dwukierunkową. Ale jedyną drogą, którą możemy dojechać do ośrodka egzaminacyjnego, jest tylko wjazd od ulicy Armii Krajowej. O, i tutaj widzimy wjazd do ośrodka egzaminacyjnego. O, szlabanik i przejazd dla pojazdów egzaminacyjnych. Więc kończąc ten krótki filmik poświęcony tej trasie od naszego placu manewrowego do ośrodka egzaminacyjnego, widać, że to jest chwila, gdzie przejeżdżamy sobie i możemy przed egzaminem państwowym jeszcze sobie chwilę przypomnieć pewne elementy, które są istotne na egzaminie państwowym. Ja oczywiście zapraszam do oglądania naszych filmów na kanale YouTube Szkoły Jazdy Kursant i na inne oczywiście też kursy różnych kategorii w Szkole Jazdy Kursant. Możecie Państwo zrealizować kursy na wszystkie kategorie prawa jazdy. Dziękuję i do zobaczenia.